Dobra, kolejna rzecz to jest Michał i 38. Już dawno się mierzyłam, żeby Wam pokazać ten tytuł. Jeśli kojarzą Wam się ilustracje z płcią, to dobrze Wam się kojarzą, bo zilustrowała to Joanna Kłos, czyli właśnie autorka słynnego Płcia. Ale tak jak Płcio jest dla młodszych dzieci, tak tutaj mamy opowieść o 9-letnim Michale i też dużo się tu przewija jego starsza siostra. Bardzo fajne te ilustracje są. Ja lubię te klimaty płciowe. Pokazuję Wam specjalnie, jak wiele tutaj można zobaczyć. Znaczy, jak wiele jest tekstu na każdej stronie. I opowieść jest o tym, co też jest dosyć nietypowe. Michał ma starszą siostrę i ta starsza siostra zapisała się na lekcję chóru. Jej się tak wymyśliło, ta starsza siostra ma chyba 11 lat. Jej się tak wymyśliło, że ona sobie będzie chodziła na lekcję chóru i że to może być fajne. I Michał jak to usłyszał, a konkretnie jak usłyszał, gdzie się odbywają te lekcje chóru, postanowił, że też się chce zapisać. Ale nie dlatego, że jakoś go kręciło śpiewanie w chórze, kompletnie nic o tym nie wiedział, tylko dlatego, że tam, żeby dojechać, trzeba było się przesiąść parę razy i bardzo wiele przystanków się jechało i pociągiem, i tramwajem, a on bardzo lubi jeździć pociągiem i tramwajem. I taka była jego motywacja. I jak siostra powiedziała, że się zapisuje, to on powiedział: o super, ja też, mamo, mamo, ja też chcę. I kompletnie nie wiedział, w co się pakuje, i dowiedział się na miejscu. Został przesłuchany, co go na początku trochę przeraziło, no bo nikt nie lubi być przesłuchiwany. No i wylądował w chórze, bo okazało się, że ma ogromny talent. I jak się okazało, że ma ogromny talent, no to postanowił w tym chórze spróbować być. Z tym, że w tym chórze na początku było 35 dziewczyn i on, co dla nieśmiałego 9-latka było ogromnym wyzwaniem. I tutaj jest bardzo mocno podkreślane, że Michał jest taki, no jest nieśmiały, on o tym wie i on sobie z tego zdaje sprawę i bardzo nawet często ma przez to jakieś tam nieprzyjemności w szkole, bo cała klasa uważa, że on się nie odzywa, a on się nie odzywa, no bo tak, no bo jest trochę nieśmiała, a czasem tak też uważa, że nie ma nic mądrego do powiedzenia, fajnego, ciekawego, boi się tego, że zostanie właśnie wyśmiany, jak się odezwie. Nawet nazywają go rybą w szkole, czyli wiecie, dzieci i ryby głosu nie mają. I cała ta historia to jest opowieść o lekcjach chóru, o świetnej pani Karolinie, która prowadzi ten chór i o takim właśnie zrozumieniu przez Michała, że ta jego nieśmiałość, ona go nie definiuje, to nie musi tak być. Z tym, że tutaj nie jest tak, że on zapisuje się do chóru i nagle o, pyk, ciach i już przestaje być nieśmiały, tylko właśnie cała ta książka to jest rozdział po rozdziale, zabawnie napisane, bo to jest taka przygoda, która się spodoba 9-latkom, 8-latkom, 7-latką myślę też i 10. To jest jakby rozdział po rozdziale, on odkrywa, że wow, że ja w ogóle nie sądziłem, że tak to może się odbywać. Na przykład on bardzo nie lubi swoich dnia swoich urodzin, kiedy go wszyscy ściskają, jest w centrum uwagi i dostaje zazwyczaj prezenty takie, jakich nie chce dostawać, tylko takie, jak rodzina uważa, że są fajne. A tutaj właśnie wypadła próba w dniu jego urodzin i okazało się, że można się świetnie bawić, wygłupiać bez prezentów, bez wielkiego, wiecie, tradycyjnego i klasycznego obchodzenia urodzin, że można to wszystko przeżyć na luzie. I jak poznajemy dalej historię, to do tych 35 dziewczyn dołączają jeszcze kolejne, takie małe, 5-letnie, które też zaczynają swoją przygodę z chórem. No i razem z nimi to już jest 38, przy czym pod koniec wykrusza się ta siostra Michała, która na początku w ogóle była pomysłodawczynią zapisania się do chóru. I na końcu jest przedstawienie, bo my w ogóle to oglądamy tak jakby przez rok, cały rok, przewijają tam się miesiące. I na końcu roku szkolnego jest przedstawienie i Michał tam ma swoją solówkę na tym przedstawieniu i spokojnie daje radę i oczywiście kończy się tak, że Michał odkrywa, że ta jego nieśmiałość to jest coś, z czym można sobie poradzić. To, co mi się tutaj podoba, to to, że tu są zabawne historie, że są krótkie rozdziały, dzieci mogą sobie samodzielnie czytać, to, że to pokonywanie nieśmiałości to może nie jest dobre słowo, no bo jak człowiek jest nieśmiały, to oczywiście może coś z tym zrobić i próbować,
ale też no, nic na siłę, nie będzie przebojową osoba, która gdzieś tam w swojej naturze i w swoim temperamencie tej przebojowości nie ma. I tutaj też tak to jest pokazane, że na spokojnie, że przez rok można poćwiczyć pewne rzeczy, można potrenować komunikację w takim bardzo nietypowym środowisku, bo to wszystko jeszcze tutaj jest bardzo, bardzo muzyczne, roześmiane, z wygłupami, o przyjaźni. To jest pani Karolina, o ile dobrze kojarzę. I właśnie postać pani Karoliny również mi się tutaj bardzo podoba, bo to jest mądra babka, która nikomu nic nie narzuca i nikomu nic na siłę nie każe robić, tylko pokazuje dzieciom świat, jak odkrywać świat, ale na taki swój sposób. I tutaj oczywiście to jest chór, więc muzycznie to wszystko też się bardzo fajnie składa w jedną całość. Świetnie się to czyta. Bardzo mi się podoba taka książka.